Cześć, czołem, witajcie kochani, z tej strony ja, Amadeus, i witam was. Dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać o kolejnych możliwościach zmian, o tym, co chciałbym ewentualnie zmienić, dodać w grze Survivium. Widzę, że ostatni odcinek dość dobrze się przyjął, więc nie zostaje mi nic innego, jak po prostu to ciągnąć. I chciałem też pewną rzecz nadmienić, ze względu na to, że też jestem speszony co do innych serii, takich jak na przykład Bioshock Infinite, czy kiedyś tam próbowałem też Dead Space'a, ale Dead Space nie wyszedł z przyczyn technicznych. Nie wiem dlaczego, coś po prostu z grą było, że kiedy nagrywałem, to coś się krzyczyło. Natomiast w przypadku Bioshocka jest tak, że no jest po prostu trochę mniej chętnie oglądany niż moje nagrania z Survarium. Dlatego pomyślałem, że na razie póki co możliwe, że się wstrzymam z tym i bardziej przemyślę to, co będę chciał wrzucać do siebie na kanał. To znaczy, chciałbym dalej, żeby to były gry, tylko żeby to były gry konkretnie z tym klimatem, który ja lubię, czyli postapo, bo nagrywanie z takich gier sprawia mi dużo więcej radości niż z innych. Znaczy, granie w gry ogólnie rzecz biorąc mi sprawia radość, ale są gry, w które lepiej, żebym po prostu samemu w nie zagrał, samemu po prostu się zagłębił, nie żeby to publicznie po prostu przedstawić komuś czy coś takiego, bo w przypadku Survarium ja po prostu już wam mówię o swoich przemyśleniach, co mi się w grze nie podoba, co jest w porządku i czego oczekuję od twórców. W przyszłości, w sumie już dość niedługo, mam nadzieję, że w końcu wyjdzie jakaś otwarta beta dla graczy, jeżeli chodzi o Escape from Tarkov, i w końcu będzie można kupić i grać, to wtedy na pewno coś na kanale moim się pojawi a propos tego. A na razie póki co ewentualnie wrócę do tego, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, a odnośnie tych serii, które będą w przyszłości, takich bardziej postapo, to się jeszcze zastanowię. Mam tam jeden tytuł, który chciałbym tak właściwie po części sprawdzić. Sprawdzić w takim sensie, że zaraz nie robić z niego serii, tylko po prostu może taki jeden, dwa odcinki takich testów tego, tych moich przemyśleń a propos gry konkretnej. Ale zobaczmy. Dobra. Wracając do Survarium. Omówiłem w pierwszym odcinku, co chciałbym zrobić a propos broni, co dodać, co zmienić. W drugim, co dodać lub zmienić w mapach, z czego to się bardziej odnosiło do tego, jakie mapy chciałbym dodać i chciałbym, żeby jak najszybciej zostały dodane jak największa jakaś ilość map, jakichś różnorodnych. I co dzisiaj tak właściwie mi zostało? No w sumie cała reszta. Chciałbym jednak zacząć od wad gier rankingowych, bo te mnie irytują, zwłaszcza że ostatnio od 20-21 stycznia weszły z powrotem gry, z powrotem można grać gry rankingowe. Wszyscy okej, okay, super, cieszą się, znowu można w to grać i wszyscy napierdzielają w to. I ogólnie rzecz biorąc jest tak, że wszyscy w to grają. I tak, mamy podział na te gry rankingowe. Tam od 6 do 8 tieru. Nie, przepraszam was. Od 5 do 8, do 7 tieru. Z czego, jeżeli taki szaraczek dobije sobie do 5 tieru, to myśli sobie, okej, super, mogę zagrać mecz rankingowy. No i z automatu mu wyrzuca podczas takiego meczu rankingowego. Już nawet przy wyszukiwaniu jest pokazane poziom ekwipunku 7. Ale zaraz, jestem na 5 tierze. No i tutaj jest ten problem, że jeżeli nawet jak masz ten 5 tier, to lepiej się nie pchać od razu w mecze rankingowe. Jak masz już 6, to już możesz. To już taką masz większe prawdopodobieństwo próbowania. Chociaż jeżeli czujesz się na tyle dobry, żeby z tym ekwipunkiem z 5 tieru łazić i zapierdzielać tych wszystkich na 7, to okej, okay, spoko, droga wolna. Możesz też samemu sprawdzić, czy tak ci się też uda. No ale
z mojego doświadczenia i z mojej perspektywy to dużo lepiej jest ewentualnie poczekać i wbić sobie ten szósty, może nawet siódmy. Wtedy sobie tam odpowiednio dobrać ekwipunek i próbować coś z rankingowymi meczami. Dobra. Ale to jest inna sprawa. Jest jeszcze tam od 8 do 10 tieru. Oczywiście dobieranie gry, ale to już są... No cóż... Wyższe rangi. Co chciałbym ewentualnie zmienić? Dobieranie przeciwników w zależności od rangi. Nie w zależności od poziomu ekwipunku, tylko w zależności od rangi. Na przykład, dajmy na to, macie tę 10 rangę, czyli jesteście unrankedem. To żeby wam dobierało graczy, którzy też nie mają rangi. I wtedy by było wiadomo, kto jest po prostu lepszy i wtedy będzie ten lepszy się wybijał do lepszej rangi. Oczywiście chciałbym, żeby to dobieranie było tak plus minus 1, czyli na przykład jeżeli mamy rangę w wysokości 6, czyli tam to pierwsze srebro, to wtedy, jeżeli jest za mało graczy, to żeby dobierało nam rangę o 1 mniej lub o 1 więcej, żeby to zbalansować, ale nie bardziej. Żeby to się nie zrobiło takie jakieś wielkie, takie strasznie duży odstęp, że nagle tutaj dodaje nam złoto, a tutaj jakiegoś brąza 1 weź tu graj i licz na to, że akurat złoto do ciebie zostanie dorzucone do drużyny, a nie brąz 1. Dlatego myślę, że jeżeli masz na przykład takie srebro 1, czyli ten szóstą rangę, to żeby dobierało ci tam z piątej rangi, czyli tej wyższej, i z siódmej rangi, czyli tej niższej, bo to jest tak, że od 10 do 1 i to jest od najmniejszej do największej, w ten sposób się to przedstawia. Druga sprawa, jeżeli ktoś ma zdobyty ekwipunek z tieru na przykład 9, to nawet jeżeli gra z ekwipunkiem na 6 tierze albo na 7, to podczas gier rankingowych, żeby grał z tymi samymi ludźmi, którzy mają ten wbity tier. Lub ewentualnie w tych grupach tam 9, 10, 7, 8, 5, 6, bo to można powiedzieć, że troszeczkę robią się takie smurfy, chociaż ja samemu jestem taką osobą, bo mam 9 tier, a lubię grywać na 7 tierze, na 8, ale to też dlatego, że po prostu samemu sobie te wszystkie pukawki, które zdobyłem i tak dalej, chcę je sobie wszystkie upgrade'y odblokować i zmodyfikować tą broń tak jak najlepiej, żeby była jak najbardziej skuteczna. I to jest zrozumiałe. Natomiast wiecie, to jest takie wkurzające, kiedy na przykład gram ze swoimi przyjaciółmi i oni tam, z nimi zazwyczaj gram na 5 tierze, bo to tak jest, chociaż z jednym z nich mogę już spokojnie na 6 tierze grać. Dlatego to jest takie irytujące, kiedy grasz na przykład z nimi, widzisz, no, że jesteś troszeczkę lepszy, ale tutaj nie o to chodzi, bo czasami mam swoje gorsze dni i oni wyprzedzają mnie i wtedy okej, spoko. Ale jak widzisz, że na przykład w przeciwnej drużynie jest dwóch kolesi z klanu jakiegoś i oni mają na przykład 25 na 10, drugi ma tam przykładowo 23 na coś, a reszta drużyny ma niecałe 5 do 7 od 5 do 7 fragów. I gdzie ten balans? Gdzie to jest? Dlatego myślę, że można by było tutaj spróbować zaplikować jakiś system, który by po prostu sprawdzał, ej, twój najwyższy tier, bo i tak to sprawdza. Na przykład możemy grać sobie u jakiejś innej frakcji, być tam najwyżej na 7 tierze, a mieć u innej 10 tier. I tak będzie nam dobierać ekwipunek, ten cotygodniowy, to przeszukiwanie skrytek, że dostaniemy broń z tego najwyższego tieru, którym jesteśmy. Więc gra jest w jakiś stanie sposób sprawdzić, że hej, 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 ty masz już 10 tier, więc będziemy ci dobierać graczy z 10 tierem. Jeżeli chcesz grać z takim ekwipunkiem, okej, to se graj. Chcę, żeby gra po prostu wymusiła bardziej na graczach to, że masz konkretny tier wysoki, to graj już na nim. Ewentualnie plus minus o minus 1, bo tam w zależności do tych misji, tam misje można wykonywać, jeżeli mam na przykład 9 tier,
to, żeby mi misję wykonywało, to muszę mieć przynajmniej ekwipunek poziomu o jeden niższy, czyli tam tier 8. No i okej, spoko. To mogłoby być niezłe. Kolejną rzeczą, system dobierania. No to myślę, że można by było to podzielić na takie ligi, bo aktualnie mamy ten od T5 do T7 i od T8 do T10. Wydaje mi się, że można by było to trochę inaczej zrobić. Chyba tak było wcześniej i to było. Nie, wcześniej było tak, że po prostu nie było ograniczeń. Albo były po prostu trochę inne przedziały tych tierów. Ale wydaje mi się, że gdyby zrobiono, podzielono to na ligi, na przykład Liga Trzecia, czyli ta, no wiadomo, ta najniższa, to byłoby T5, T6, ludzi by dobierało z tych tierów. Liga Druga to byłoby T7, T8 i Liga Pierwsza, czyli T9, T10. Oczywiście, jeżeli dodamy do tego te dobieranie przeciwników w zależności od rangi, to może się okazać, że tu troszeczkę dłużej będzie nam dobierało przeciwników. Natomiast moim rozwiązaniem jest raczej to, żeby nie było tak, że musimy mieć czterech, pięciu, czy tam, nie, nawet więcej, bo tam po 8 graczy w jednej i w drugiej drużynie. Po co to aż tyle? Wystarczy, że będzie ich po 6 w każdej drużynie. I to się będzie zgadzać, to się będzie kalkulować, dlatego że w trybach gry, które mamy, na przykład, to znaczy rozgrywki, czyli poszukiwanie artefaktu, to akurat mniejsza z tym, bo on może się zrespić w jakimkolwiek randomowym miejscu na mapie. Ale na przykład, jak mamy badania, albo ochrona urządzenia, czy jak to tam się nazywa, to z bateriami. Wyszukiwanie baterii, to mamy zawsze 3 punkty. 3 punkty, 6 graczy, podzielcie to sobie. Wychodzi po 2 graczy na 1 punkt i to jest spokojnie w stanie do ugrania. Czasami nawet jak jest jeden dobry gracz, to potrafi przed 3 graczami się obronić. Przed 3 graczami potrafi obronić 1 punkt. Więc z tym nie ma problemu. No i tak się tak właściwie prezentuje te moje zmiany ewentualnie do systemu rankingowego. Chciałbym jeszcze ewentualnie powiedzieć a propos wad Glocka 17, którego udało mi się jakiś czas temu dostać z codziennego zadania i byłem wtedy bardzo szczęśliwy, jednak to moją radość szybko przesłoniła zasłona rozczarowania, jaka się pojawiła po używaniu tego Glocka, bo ten Glock jest słaby. Ten krok jest słaby jak na 9 tier, to znaczy tam jest jedna rzecz, która sprawia, że ten Glock zasługuje na to, żeby być na 9 tierze, ale w porównaniu do reszty pistoletów z tieru 7, bo na tierze 8 nie ma żadnych pistoletów, tylko dopiero jest na tierze 7 i z pistoletem, który został równocześnie dodany z Glockiem, czyli Colt M1911, to Glock wypada naprawdę słabiutko. Ja tu pewnie gdzieś wstawię nagranie, gdzie pokazuję wam mniej więcej, jak strzelam z jednej broni, jak strzelam z drugiej i porównanie do tych z tieru 7 na przykład. I tam jest tylko jedna zasadniczo rzecz, która przemawia za tym, że Glock jest w porządku i powinien być na 9 tierze. To jest jeden upgrade. To jest zdjęcie jakiegoś ogranicznika, który zwiększa szybkostrzelność i zwiększa ją o 110%. Glock ma 450 szybkostrzelności. 110% z tego to będzie około 495. Dodajcie sobie to do tego i macie już niecały 1000. No to jest tam. No niecałe 950, dokładniej rzecz biorąc. I pukawki z tak dużą szybkostrzelnością to jest łohoho. A jeszcze Glock ma 17 pocisków w magazynku, więc tak właściwie to jest broń dobra, szczerze powiedziawszy pod względem. Tylko że dobra jest dopiero jak się doczłapiemy do tego upgrade'u, a ten upgrade dostaniemy dopiero po zabiciu 700
720 przeciwników z tego pistoletu, co może być dość męczące, więc nic dziwnego, że większość osób pewnie, która będzie posiadała Glocka, będzie się zastanawiała, może tak wydam te 300 golda, to jest raptem 3 euro, 12 zł, i będę zapijać jak kurna maniak. Samemu zacząłem się nad tym zastanawiać, ale nie. Chcę to wbić. Chcę to wbić normalnie. To jest moje wyzwanie. Dobra, bo zaczynam troszeczkę biadolić. Okej, okay. I jeszcze chciałbym pogadać a propos trybów gry. Znaczy są 4 tryby gry. Mamy Team Deathmatch. Mamy badania, czyli przyjmowanie punktów i zdobywanie tamtych punktów procentowych. Kto będzie miał więcej pod koniec czasu, ta drużyna wygrywa. Lub jeżeli drużyna zdobędzie 100%, to wtedy wygra przed czasem. Mamy jeszcze wyszukiwanie baterii, co wiecie na jakiej zasadzie polega. Ja to nawet tłumaczyłem, co i jak rozgrywka wygląda. Jest jeszcze poszukiwanie artefaktów, które w sumie chyba najmniej mi się podoba z tego wszystkiego, chociaż tam można nawet pod koniec trochę srebra dostać, trochę doświadczenia i trochę reputacji. Ale mogłoby to być jakoś lepiej unormowane, na przykład na zasadzie kto pierwszy dojdzie do artefaktu i go zabierze, to ten dostaje, nie wiem, plus jakieś 50 czy 40, można by było to jakoś tak rozpatrzyć, nie wiem, można by było też dać jakieś punkty za kradzież artefaktu, że na przykład zabicie przeciwnika z artefaktem i odzyskanie go, doniesienie go do bazy, albo odniesienie ostatniego artefaktu do bazy i tak dalej. Można by było to jakoś rozwinąć, jakieś trochę więcej punktów dać, żeby ten tryb był bardziej atrakcyjny dla graczy. Natomiast myślałem też o tym, żeby twórcy dodali parę jakichś nowych trybów. Tak na szybko, jakbym sięgnę jakoś do głowy, tak żeby wykombinować, jakie najprostsze tryby można by było wrzucić, to jeżeli jest Team Deathmatch, no to Deathmatch zwykły, czyli każdy na każdego. I no to by była sieka, ale jednak bądź co bądź, takie klimaty postapokalipsy, gdzie każdy dba o swoją skórę. Może by to nawet się sprawdziło. I taki tryb ostatni żywy, gdzie po prostu byśmy mieli, że każdy ma jedno konkretne życie, jest gdzieś rozlokowany na mapie. Oczywiście ta ilość graczy tutaj mogłaby być jakaś ograniczona, żeby nie było ich za dużo. I mapy też jakieś takie w miarę większe. To jest tak, że biegniemy, napotkamy na przeciwnika, strzelamy się z nim, okej. Okay. Zabiliśmy go i jeżeli zabijemy wszystkich innych i zostaniemy ostatni, to wtedy tak jakby wygrywamy jedną, nie wiem, może tam z 5 rund. Tak, żeby to miało jakiś sens, żeby to latanie nie było jakieś te... Bo dlaczego dodałem coś takiego? Takie tryby są ostatnio dość mocno popularne, jak na przykład w H1Z1, King of the Kill. I w każdej innej grze takiej survivalowej dodaje się tego typu rzeczy. The Calling też coś takiego było. Żeby nie było, ja w te obydwie gry nie grałem, zapoznałem się z nimi, widziałem jak one wyglądają, ale mnie jakoś aż tak nie interesują. Żeby nie było. No i tak właściwie to tyle, jeżeli chodzi o te zmiany i co chciałbym, żeby zostało pododawane i tak dalej. Jeżeli się podobało, nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka do góry. Jeśli macie jakieś wątpliwości, napiszcie mi to w komentarzu, a nie zostawiajcie kciuk do dołu, bo kompletnie nie wiem, co to znaczy. A jeśli chcecie śledzić wszystko, co wychodzi u mnie na bieżąco, nie zapomnijcie o subskrybowaniu. To tyle. Dzięki, nara. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej!